Cześć, dzisiaj wybrałem się wraz z Zatkiemka na SSP w Łajsach, a Łajsy znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Giedrzwałd. Dawniej było to województwo olsztyńskie. Zapraszam. Po prostu zobaczymy co będzie. Z tego intra Także zaczniemy od prezentacji tego SSP. Kategoria C wyposażona jest w automatykę typu SPA2, która jest po remoncie. Od razu KLD4103, biały, na kontenerze. Cztery sygnalizatory typu DST, LEDowe, z czego dwa z nich mają krzyż Świętego Andrzeja z ramieniem podwójnym. A tu mamy na przykład DST bez krzyża. Bardzo ładny przejazd, moim zdaniem ma swój klimat. Idziemy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 353, a tak dokładnie to na 281 km i 831 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Olsztyn i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Unieszewo. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Iławę i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Biesal. Tak wygląda to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, mamy tutaj pozostałe dwa sygnalizatory. Wszystko jest pięknie, bardzo klimatyczny przejazd, a właściwie SSP. Także bez zbędnego przedłużania czekamy na przelot dwóch składów. Regio relacji Bydgoszcz Główna, Olsztyn Główny oraz drugiego regio relacji Olsztyn Główny, Jabłonowo-Pomorskie. Zapraszam. Przeleciał nam pociąg relacji Bydgoszcz Główna, Olsztyn Główny. Teraz przenosimy się na przelot drugiego składu relacji Olsztyn Główny, Jabłonowo-Pomorskie. Zapraszam. Przeleciał nam regio do Jabłonowa-Pomorskiego. Niestety tak szybko nadjechał, że nie zdążyłem nagrać załączenia, albo nie wiem w sumie, bo włączyłem praktycznie w tej samej sekundzie nagrywanie, co się załączyło. No nic, z tego miejsca z dowód dla relacji Maty 08. Cześć!